Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek, Naliwajek. Mówiliśmy przez. Nie, muszę przepraszam zdjąć, bo mam klucze na szyi. O, a niech tam leci, nie w ogóle się nie przejmuj. Naturalnie o ogrodach, odcinek 18. Naturalnie o ogrodach Katarzyna Bellingham Jacek-Neliwek. Przez dwa ostatnie odcinki mówiliśmy o ogrodach angielskich, to dziś, ale mówiliśmy jak założyć te rabaty angielskie, jakie rośliny posadzić i jak ciężka to jest praca. To dziś będziemy mówić, że czasami warto się wybrać do Wielkiej Brytanii, do Anglii i pooglądać te rabaty angielskie. To ogrody angielskie w naturze, tak jak one wyglądają i te historyczne ogrody, i te. Ogrody współcześnie zakładane. Kasia Bellingham obwozi co roku kilkakrotnie wycieczki po ogrodach angielskich. I więc mam nadzieję, Kasiu, że opowiesz nam, gdzie warto się wybrać, co warto zobaczyć i na co zwrócić uwagę w tych ogrodach. I ja dzisiaj przed audycją sprawdziłem tylko połączenia z Gdańskiem. Z Gdańska do Wielkiej Brytanii, ależ, ależ jest w destynacji. Bristol, Newcastle, Londyn i to pff, tam kilka lotnisk. Doncaster, Robin Hood, to twoje, tak? Tak, lotnisko. to jest na północy Anglii, daleko Sheffield. Tutaj też jest bardzo fajne połączenie. Dwie godziny jesteśmy na miejscu. Tak, także połączenia są bardzo ważne, ale chyba też bardzo ważne będzie, żeby Jacku powiedzieć, też w jakich porach roku warto zobaczyć co. Mhm. Dlatego, bo jednak o oglądanie ogrodów, to też jest związane z moimi wycieczkami, no, nie jestem w stanie zrobić o wiele więcej wycieczek niż mam, ponieważ to mamy takie małe okienko, tak prawdę mówiąc. Osoba, która jedzie do angielskich ogrodów, to przede wszystkim chciałaby właśnie nawąchać się tych pięknych perfum róż zobaczyć piwonie, zobaczyć ostróżki, takie prawdziwe angielskie rabaty, o których mówiliśmy w ostatnim, przedostatnim również odcinku. A to mówimy tak naprawdę maj, czerwiec i, dopiero, i początek koniec maja, cały czerwiec, początek lipca, powiedzmy to tak. Dlatego, bo pod koniec mhm. maja warto przyjechać. To jest to okienko, o którym mówisz, tak? tak? Pod koniec maja warto przyjeżdżać, ponieważ są jeszcze tulipany późne. E, już zaczynają kwitnąć czosnki ozdobne. W Anglii bardzo ładnie rosną, we wszystkich ogrodach prawie są e, takie dosyć duże zielonkawe, o zielonkawych kwiatach e, wilczomlecze. E, to jest euforbia Wolfniai. E, ona niestety w Polsce nie, prze, nie, nie, nie przezimuje, ale w Anglii ona dobrze rośnie i właśnie ona wtedy kwitnie. Także ten taki zielony, elektryczny, elektryczny zielony kolor tych e, wilczomlecz. One są dosyć wysokie, tak dochodzą. Przynajmniej tak do metr 60, metr 50. Razem z, z tymi fioletowymi czosnkami, to jest taki jeszcze podsadzone powiedzmy, jakimiś późnymi tulipanami. To jest taki typowy obraz późnego maja. W maju w Londynie można się spodziewać pod koniec, no bo to akurat coś jest coś jest wystawa Chelsea Flower Show. W maju pod koniec, pod koniec, znaczy w Londynie pod koniec maja również można spodziewać się już pierwszych kwitnących róż. Na przykład w Hyde Parku, bo to jest tak miasto, jest cieplej, poza tym jest na południu Anglii. Także jak najbardziej bardziej. No i później zaczynają się te już te takie na full angielskie ogrody, ostróżki, na róże. No na dużo, dużo pięknego wszystkiego i później to przeradza się powolutku w lipcu. Ja bym powiedziała wam szczerze, że tak w połowie lipca, powiedzmy teraz, w ogóle nie ma sensu jechać. do Angli Znaczy zawsze jest sens, ale gdyby ktoś chciał tak rarytasy jakieś zobaczyć, teraz jest taki moment, kiedy przechodzi się z z tego wczesnego lata do pełnego lata i wtedy um, zaczynają kwitnąć już byliny, już co troszkę innego i rośliny jednoroczne, które dopiero teraz, te wszystkie kosmosy, klejomy, różne pnącza kwitnące jednoroczne. No dużo, dużo tego wszystkiego zaczyna teraz kwitnąć. Aminki, burplerum, no tego to jest bardzo dużo. No i zaczynają również teraz, chociaż jeszcze nie, w Anglii jeszcze nie kwitną, ale zaczynają po jednym kwiatku kwitnąć dalej. U mnie dalie już też kwitnie. No ale u was jest cieplej w Polsce teraz, prawda, w tym roku. W no ogóle to, prawda, jest do przodu, to prawda, to prawda. A w Anglii tak dopiero teraz zaczynają kwitnąć dalie, to są takie kwiaty właśnie lipca już później to będą. I one są też, pamiętajmy o tym, żeby się nie przejmować, jak dalie wydają Wam się na początku niskie, bo one rosną cały czas do góry, więc one w, we wrześniu będą na pewno o wiele, wiele wyższe, kilka razy wyższe niż teraz są. Ale to jest bardzo ważne, żeby sobie pomyśleć, jaki ogród chcemy oglądać i wtedy o jakiej porze roku. Bo są ogrody, ja uwielbiam ogrody na przykład zaprojektowane przez Pita Odolfa albo przez um, no, ludzi, którzy. Projektują z bylinami głównie takie naturalistyczne ogrody. Również Dannett, um, Danet, no, du Miner, dużo jest takich projektantów, którzy bawią się raczej bylinami. I to raczej takimi bylinami, które, no tak jak u mnie na rabatach pleriowych, które są bardzo wytrzymałe. Więc to tak mówiłeś, Jacku, w, ostatnim, w ostatniej audycji wymienialiśmy takie rośliny, które by poszłyby na rabatę angielską, ale tych roślin nie było tam, prawda? Mm -hmm. um, Rospolnicy rozple to akurat były, rozchodniki, jeżówki, Bekie, saćce, no dużo, dużo roślin, których na tych, na tych rabatach angielskich niekoniecznie spotkamy, ale są w ogroda, ogrody w Anglii, przepiękne ogrody, właśnie obsadzone taką naturalistyczną, swobodną roślinnością, i te ogrody na pewno warto ogro, oglądać powiedzmy sierpień, wrzesień, ale jeżeli będzie suche lato, no to wiadomo, że te ogrody w drugiej połowie lata nie będą już tak pięknie bujne, zielone, soczyste jak na początku roku. Także Trzeba pojechać parę razy, żeby wszystko zobaczyć. Chciałbym, żebyście zwrócili Państwo uwagę na dwie rzeczy, o których mówiła Kasia. Jedna taka bardzo charakterystyczna, wymieniła nazwiska projektantów ogrodów, tych współczesnych projektantów, ale też tych, którzy, którzy kilka czy kilkanaście lat temu byli na szczycie sławy, jak rozumiem. To jest bardzo charakterystyczne dla Wielkiej Brytanii, że tam, park, jest informacja, jak kto zaprojektował, kto się opiekuje. Gdy byłem w Londynie i rozmawiałem z Kasiu, że widziałem fantastyczne jakieś założenia, to pytała, czyje, ponieważ ona może w każdej chwili, można w każdej chwili sprawdzić na stronie internetowej, kto jaki kawałek w tym, w tym Londynie zaprojektował ciekawego. Tam się ludzie chwalą tym, że projektowali, tam pokazuje się projektantów, w ten sposób promuje się projektantów i promuje się fajną, dobrą zieleń. Tak? Czyli w takim na przykład Gdańsku, w mieście, by było tak, że jakoś, czy jakiś park zaprojektował jeden projektant i tam jest tabliczka, jest informacja też na stronie internetowej i on się wtedy stara, on wtedy pokazuje to, co ma najlepszego i są, różnią się te wszystkie założenia, nie wychodzą z pod jednej ręki, a projektanci no, konkurują ze sobą, co jest istotne. No przede wszystkim projektanci mają zupełnie różne style. To jest tak jak w malarstwie, bo projektant ogrodów to jest tak naprawdę artysta. On maluje tymi roślinami, maluje ogrodami. Zupełnie jak ktoś mi powie, na przykład Nigel Danet, to ja już wiem dokładnie, o jakich ogrodach mówi. Pete Odolf wiem dokładnie, o jakich ogrodach mówi. Um, Stewart Smith wiem, który dokładnie też o jakich ogrodach, czy Maynard, to są zupełnie inne style, więc oni oczywiście jak najbardziej konkurują, ale szczerze mówiąc, nie są do siebie wcale podobni. To są zupełnie inne sposoby zakładania, projektowania ogrodów. No, i na przykład są takie ogrody w Anglii, gdzie można zobaczyć takie bardziej parki, już większe założenia, gdzie można zobaczyć kilka projektantów, prac kilku projektantów. I to też jest fantastyczne, bo oni są zupełnie inni. Takim miejscem jest niedaleko Birmingham, niedaleko Stoke on Trent, jest takie miejsce, nazywa się e, Trentham Gardens. I to jest ogromne założenie. Kiedyś to była posiadłość bardzo piękna. Niestety, sam budynek tej posiadłości został no, cegiełka po cegiełce, po cegiełce rozebrany na początku XX wieku, ponieważ Stoke on Trent, nie wiem, te osoby, które się interesują porcelaną, czy Wedgwood, czy. Mm, Emma Bridgewater to są takie bardziej nowe, ja jestem zwariowana, te u mnie, w te wszystkie, to Jacko na pewno wiesz, te wszystkie moje naczynia z takie kropki, które stoją w zgorzałem, to właśnie jest Emma Bridgewater. Jedne z najbardziej znanych właśnie takich pracowni ceramicznych, znajdują się w stoke trent No i niestety skończyło się to tym, że rzeka Trend, która zasila te wszystkie, zasilała te wszystkie młyny, te wszystkie pracownie, była tak strasznie brudna, że, i śmierdząca przede wszystkim, że wszyscy arystokraci dookoła stoke trent uciekali. No i zostawiali po sobie piękne ogrody i między innymi właśnie Trentham jest pięknym, ogromnym ogrodem, w którym już nie ma budynku, tak jak mówię, arystokraci uciekli, rozwalili budynek, bo nikt od nich tego nie chciał kupić w tak śmierdzącym miejscu, Dzisiaj tam nic nie śmierdzi, jest naprawdę cudownie, i to jest ogromny, ogromny teren. Łącznie, i to jest bardzo ciekawe miejsce. To jest typowy taki angielski ogród, tak jak mówiłeś, gdzie można różnych projektantów zobaczyć, zaczynając od setek lat do tyłu. Bo w dużym, na dużym terenie krajobrazu zaprojektowanego przez Lancelota Capability Brown. Brauna, tak, bardzo, bardzo słynnego projektanta ogrodów krajobrazowych, parków krajobrazowych angielskich z XVIII wieku. Na jego terenie potem następni właściciele w tym znowu wyrzeźbili ogrody bardziej formalne, w stylu takim włoskim, takie partery, i potem. Zostało to wszystko oczywiście bardzo zaniedbane, jak tam nikt nie mieszkał. Dopiero w, tak naprawdę w latach 90. chyba kupiło to jakieś konsorcjum deweloperskie i tam zrobiło piękne ogrody. W tym oczywiście tam się płaci za wstęp, no ale z czegoś to przecież trzeba utrzymywać, prawda? Także pozostały ramy. Tego starego ogrodu włoskiego, na ogromnym parterze pomiędzy tym, co kiedyś było budynkiem, a ogromnym jeziorem e, wykonanym według projektu Capability Browna. I pozostały tam tylko takie formalne żywopłoty, jakieś powiedzmy kształty tych rabat, i później oni zatrudnili współczesnego. Projektanta w 90. latach, który to wszystko wypełnił całkowicie swobodną angielską roślinnością. Czyli już mamy, już mamy drugiego projektanta, tak? Potem do innej części zaprosili Pita Odolfa, ale w 2000 roku. Do drugiej części zaprosili Pita Odolfa w 2015. Tak, powiedzmy, więc to już zupełnie inny styl on pre, 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 prezentował jako projektant, bo projektanci zmieniają troszeczkę swoje style. Dojrzewają, zmieniają A, się, to prawda. Dokładnie. A teraz w najnowszej części piękna część leśna, naprawdę jak gdyby się tam byli w, w, tak w maju, zresztą teraz nadal to pięknie wygląda, ale część leśna właśnie dookoła tego em, stawu, takiego właściwie jeziorka, które było zaprojektowane przez, e, przez Lancelota Brauna, tam jest. Em, bardzo taki teraz znany, lubiany, bardzo naturalistyczny projektant, że tak powiem, z Sheffield, zresztą z Uniwersytetu w Sheffield. Nazywa się Nigel Danet. On promuje w ogóle. Naprawdę to, te, te, te rabaty, te ogrody wyglądają naprawdę, jakby to była po prostu część natury, przyniesiona gdzieś tam do miasta czy do jakiegoś parku. I znowu jego część ogrodu była obsadzona, obsadzona niedawno, więc można w takim jednym miejscu zobaczyć tylu różnych projektantów. To jest fantastyczne, to jest moim zdaniem gratka niesamowita dla kogoś, kto się w ogóle interesuje historią ogrodów, ogrodami, stylami ogrodów. W jednym miejscu można zobaczyć tyle różnych rzeczy i formalne i nieformalne i jeszcze, w dodatku, się może napić kawy smacznej i, i zjeść dobre ciasto, jak to w angielskim ogrodzie. To prawda, więc to chwalenie się tymi projektantami ogrodów i projektanci ogrodu chwalą się, to jest takie bardzo charakterystyczne Charakterystyczne przynajmniej dla mnie, jak obserwuję Wielką Brytanię. A drugą rzecz, na którą zwróciłem uwagę, gdy mówiła Kasia, no to to najsłynniejsza impreza ogrodnicza, Chelsea Flower Show. Wydaje się, że bardziej już teraz snobistyczna niż rzeczywiście jest to pokazowa impreza ogrodowa, ale ja bym chciał się na nią wybrać. Są tak horrendalne ceny biletów w dniach wystawowych, że nie wiem, będę chyba musiał pozbierać przez najbliższy rok czy dwa lata pieniądze, żeby się tam w ogóle wybrać. Ale w ogóle warto wybrać się na Chelsea Flower Show? Ja jestem weteranką w Chelsea Flower Show, ponieważ już byłam tam po prostu naprawdę wiele razy i troszeczkę mi się już to przejadło, ponieważ Chelsea Flower Show jest w Chelsea, Chelsea. w samym mhm. środku Londynu. Jest to bardzo małe Obszar na terenie bardzo starego szpitala, dla, który został wybudowany przez króla Karola II, więc mówimy, to jest bardzo dawno, XVII wiek. Szpital dla weteranów wojennych. Zresztą do dzisiaj tam mieszkają weterani wojenni. Często podczas Chelsea Flower Show widać takich starszych panów, którzy chodzą w, w czerwonych ubrankach i to właśnie są oni. Więc to jest naprawdę mały teren. Pomiędzy tym szpitalem, a pomiędzy tamizą jest mały park, w którym jest organizowana ta wystawa. Powiem szczerze, że kiedyś tam na pewno było więcej ogrodów wystawowych. A nigdy nie można było kupować niczego na Chelsea. Teraz to się bardzo zmieniło. W tym roku było jeszcze więcej rzeczy do kupienia, takich gadżetów. I to niestety nie są za bardzo rośliny, bo tam nie ma miejsca na rośliny, żeby kupować. Mm -hmm. Ale... Znaczy, nie jest to błaśmie... kiermasz ogrodniczy, to jest bardziej e, e, kiermasz m, no nie wiem, różnego rodzaju zaburzeń, rzeźb ogrodowych. Można kupić, y, obrazki, można mhm. kupić właśnie jakieś piękne materiały, no coś co niekoniecznie ma coś wspólnego z ogrodami. Jak najbardziej, jest to impreza snobistyczna, ale akurat to było od zawsze, jeżeli chodzi o Chelsea. Nie wiem jakie są ceny, ale chyba na pół dnia, bo warto pójść do Chelsea niekoniecznie na cały dzień, bo tam są bilety na cały dzień albo na pół dnia. I ja powiem wam szczerze, że spokojnie można to obejrzeć w ciągu, bo tam chyba jest od 3 do 7 pół dnia, mhm, od 15 tak. do 19, więc to jest, to jest dużo godzin jak tam jesteście na cały dzień, to można się naprawdę zmęczyć, bo to jest takie dreptanie prawie, że w miejscu, jak najbardziej pół dnia, no, chyba nie więcej niż 30 funtów kosztuje taki bilet na pół dnia, 36 funtów może na dzień publiczny, fajnie jest pojechać ostatniego dnia również, dlatego, bo może czasami można tam coś odkupić, wykupić, warto zobaczyć, ja uważam, że jeżeli ktoś jeszcze nie był na Chelsea, to to warto przeżyć, poza tym to jest w pięknej części Londynu, później można tam się pospacerować, niedaleko jest Pimlico, jest bardzo ładnie, bardzo blisko Wiktorii, można pojechać nawet na, na dwa dni, na trzy dni, sobie zrobić długi weekend, bo bardzo łatwy jest dojazd z Londyn-Luton. Um i po prostu sobie pooglądać inne ogrody i parki w Londynie, bo warto. No właśnie, bo jeśli już jesteśmy przy parkach i ogrodach, które warto obejrzeć, to chciałbym, żebyśmy na razie spróbowali trochę powiedzieć o tych londyńskich parkach, które, które warto wybrać się, no bo wielu z nas lata do Londynu i przy okazji oglądania historycznych miejsc może też obejrzeć historyczne czy współczesne ogrody. Drugim takim ciekawym ogrodem, no ale to już jest na Kilka, jak nie kilkanaście godzin zwiedzania. To jest Kew Garden, to jest ogród botaniczny, też leżący w Londynie. I tam o, każdy rok, o każdej porze roku warto przyjechać, bo nawet na początku maja, czy w połowie maja, jak się przyjedzie, to jest fantastyczna kolekcja olbrzymich rododendronów i bardzo dużej ilości tych rododendronów, więc to fantastycznie wygląda. A poza tym jest wielki obszar szklarni, w związku z tym tam tak, szybciej się Ja myślę, że tam nawet i w styczniu spokojnie można pojechać, tak. Tam przez cały rok, ja myślę. To nie ma żadnego problemu. Mm -hmm. tam. Co ciebie w Kew Garden zakwyca? Y Pewnie ze szklarnie. Tam są przepiękne szklarnie z takimi kolekcjami. Ogólnie, no, piękne drzewa, tak? Bo, tam, bo to był przede wszystkim park, którym potem, prawda, powstało Grub Botaniczny. Także to, bo, to dodatkowo bliskość do Londynu, bo tam po prostu do Q można dojechać metrem. Tak. Warto sobie, bo to jest naprawdę łatwo w Londynie poruszać się metrem. Nie dość, że w każdej stacji są mapy ogromne metra, i potem po prostu podążajmy za jednym kolorem linii. Poza tym można sobie mapki wziąć w kasach, także to jest bardzo, bardzo proste i do Q Gardens spokojnie możecie sobie dojechać z centrum to nie jest daleko i się przejść przez kawałeczek pięknej dzielnicy z pięknymi angielskimi domkami które też mają ciekawą pięknymi przedogródkami tak. to chciałem właśnie Dokładnie. powiedzieć tak i potem no, w Gardens też w ogóle w Kew Gardens i w tych ogrodach angielskich też warto zwrócić uwagę. Mi się tak zawsze kojarzy z pięknymi również wisteriami. Jak tam się pojedzie Oj tak. no maj właśnie Oj tak. ten maj, to warto. Tam te wisterie są pachnące i są bardzo, bardzo ładne. Także to zawsze warto również zwrócić uwagę na sekcję alpinarium mają piękne alpinaria, piękne domy alpejskie. To nie chodzi mi o jakąś tam chatkę w górach, tylko chodzi o domy alpejskie, to są takie Alpine Houses po angielsku. To jest szklarnia specjalnie wybudowana dla tego, żeby przetrzymywać tam rośliny skalne. I zazwyczaj są to po prostu one są latem pozostawia się tylko dach na tych szklarniach, a wszystko z boku, całe szkło się usuwa dlatego, bo one muszą mieć przewiew, ale nie chcą, one nienawidzą opadów, tak? Także muszą być dosyć suche, no bo to są rośliny, które są wysoko, wysoko w górach, więc muszą mieć sucho. Ale alpinarium w, tam w, w Kiu na pewno jest fantastyczne i warte. I tam chyba jest w ogóle nowy dom alpejski. Czy to jest tam, że tam jest taki niesamowity, niesamowity tak, są zrobione, house. zrobione takie rzeczywiście stoki górskie, obsadzone tymi roślinami górskimi, o których mówisz? Tak, tak. Także to to, to to chyba jest na samym końcu już przy wyjściu przy niedaleko sklepu, który też jest fantastyczny. W sklepie w Q można, można naprawdę kupić takie nasiona, można kupić piękne książki. Także to ja myślę, ja myślę Jacku, że to jest więcej niż na jeden dzień. Zdecydowanie parę razy. Zdecydowanie to jest na. Znaczy jeden dzień, jeśli ktoś chciałby Q Garden przejść w jeden dzień, to się po pierwsze mocno zmęczy bo to jest olbrzymi, olbrzymi teren i rzeczywiście trzeba się nachodzić, koniecznie trzeba usiąść nad Tamizą i odpocząć nad rzeką, patrząc na przepływających wioślarzy. Można się przejść nad koronami drzew, tam jest taka ścieżka, Piękne, którą się tak. idzie nad, nad koronami drzew. No, powspinać się na te różnego rodzaju stopnie i te dookoła galerie w Szklarnię, szklarniach, tak? bo to są naprawdę, wiecie Państwo, znaczy ja w Polsce nie ma takiego pojęcia szklarni. No ta szklarnia, którą przez ile miesięcy już się nie? buduje w parku oliwskim dla, dla tej nieszczęsnej palmy, która wybiła z tej szklarni, to jest po prostu mrówka w porównaniu ze słoniem. Gdybyśmy porównali tę szklarnię w parku oliwskim ze szklarnią w Q Garden, ja tam czytałem, że tam nie wiem, jakiś jeden, dwa czy trzy Beingi się mieszczą. Ma, ma taką powierzchnię ta szklarnia. Tak, one są ogromne, a to tak dla przykładu możemy sobie porównać z tym, że one były budowane, za, bardzo często te szklarnie, w czasach panowania królowej Wiktorii. A królowa Wiktoria lubiła przyjeżdżać do takiej szklarni. I bardzo często one musiały być przynajmniej takiej wielkości, żeby, żeby no, karot, kareta królowej Wiktorii mogła spokojnie wjechać i wyjechać stamtąd. Także naprawdę są bardzo, bardzo duże. Ale wydaje mi się, że trzeba zaznaczyć właśnie to, co mówiłeś, żeby usiąść pod drzewami, żeby. Nacieszyć się ogrodem nie tylko przez przebiegnięcie po, pomiędzy różnymi jego częściami, ale żeby poczuć te, ten ogród. Dlatego, bo y, ja myślę, że powin, powinien być taki przewodnik, co trzeba robić w angielskich ogrodach. Oprócz tego, że warto y, w ogóle do nich pojechać i oczywiście trzeba. Y, chodzić pomiędzy rabatami, patrzeć na rośliny, wąchać, jeżeli się da, to troszkę pomacać, nie? czasami różne tekstury. Na pewno warto mieć aparat i coś do pisania, bo czasami są takie połączenia, które są przepiękne i to potem spokojnie można przynieść do swojego ogrodu. Trzeba zjeść ciasto i napić się herbaty, to na pewno, bo to jest część, zawsze są pyszne kafejki, tak, są pyszne rzeczy, ale przede wszystkim trzeba znaleźć czas na to, żeby usiąść gdzieś na ławce, albo na trawie, albo na kocu, albo na po prostu na gołej trawie, bo są piękne trawniki w Anglii, i żeby spędzić czas na robieniu nic w takim ogrodzie, żeby być cicho. Wiadomo, w Kiju to akurat bardzo często słuchać samoloty, bo niedaleko jest lotnisko, a wolę w ogóle wszędzie w Londynie, czy w ogóle wszędzie w Anglii słuchać samochody albo samoloty, bo Anglia jest taka no, mocno zaludniona, ale znaleźć chwilę, żeby po prostu słuchać ptaków, żeby poczuć ten wiatr, ten szum drzew, żeby naprawdę w ten sposób zrozumieć, o co chodziło twórcy ogrodu. I przejrzeć te wszystkie osie widokowe. To jest niesamowicie ważne, bo każdy, każdy, wydaje mi się, park ma swoje te osie widokowe bardzo istotne i bardzo ważne. I, i dopiero stając w pewnym miejscu można zobaczyć, Potęgę tego parku, ale też myśl, którą miał ogrodnik czy, czy projektant ogrodu zakładając go. Nie, w związku z tym, nie tylko te mikro, zwracajmy na mikroelementy, ale też te makro, które są w parkach, choćby te osie widokowe. Masz rację, w ogóle warto. Y w ogóle warto wiedzieć coś o ogrodach, do których się chodzi. Czy to jest Q, czy to jest jakikolwiek inny ogród. W każdym ogrodzie na wejściu można kupić przewodnik. Albo jak ktoś nie chce wydawać pieniążków, no to może spokojnie sobie wszystko na internecie przeczytać. Albo przy tablicy Naprawdę informacyjnej warto, chociażby, która tak, jest w ogrodzie. Albo przy tablicy, tak, dokładnie. Można sobie zrobić zdjęcie też przecież mapki ogrodu. Naprawdę warto, bo ja zauważyłam, że jak chodzimy, po, zwiedzamy te ogrody angielskie, to tam, gdzie mamy przewodnika, albo tam, gdzie ja opowiem wycieczce, ponieważ znam ogród już dobrze, opowiem wycieczce o rodzinie. O takie różne jakieś informacje ciekawe, o roślinach, o projektancie, o tym, co właściciel chciał, co projektant chciał, to nagle ten ogród staje się o tysiąc razy ciekawszy. Mhm. Naprawdę warto, jak już stwierdzamy, to tak porządnie. Niekoniecznie chodzi o ilość. Prawda, tylko o jakość, jeżeli chodzi o zwiedzanie ogrodów. I dlatego do Londynu, jeżeli chcecie obejrzeć wszystkie ogrody Londynu, no to nie ma szans na długi weekend. To albo trzeba wrócić na kolejny długi weekend, albo trzeba pojechać na dłużej, bo jest naprawdę jest to zwiedzać. Z samego Londynu można dojechać nie tylko do Q, ale transportem publicznym można również dojechać do, jeżeli ktoś się bardzo postara, a można, do Weasley, to jest ogród Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego Weasley. On jest przeogromny też. Tam też jest dużo, dużo różnych części, dużo różnych projektantów. Niesamowicie piękna, ogromna szklarnia, która jest zbudowana nad wodą, więc pięknie się odbija w tej wodzie. Są naprawdę tak ładne obrazki. Także to warto zobaczyć. To nie ma o czym mówić. I to można tam można dojechać po prostu pociągiem z Wiktorii. A potem jeszcze trzeba będzie się przesiąść na autobus, ale tam są specjalne autobusy podstawione, które jedzą pomiędzy. E Weasley, a przystankiem przystanek nazywa się Walking, i to jest już w Sary, w hrabstwie Sary, ale to spokojnie pociągiem, jednym pociągiem można dojechać z, z, ze stacji Victoria. Również ze stacji Victoria spokojnie można dojechać pociągiem, albo to jest chyba nawet metro, które potem wyjeżdża nad ziemię. Spokojnie można dojechać do Hampton Court. Mm -hmm. Hampton Court to jest ogród, który otacza duży, duży pałac, w którym mieszkał Henryk VIII, więc jest ten Hampton Court jest zbudowany w stylu tudoriańskim, tak zwanym. Tam również potem mieszkała Elżbieta I, chociaż nie był, wiadomo, tych zamków nad, to jest nad Tamizą, to jest ostatni przystanek już tej linii, na której, którą byście tam dojechali. Nad Tamizą jest przepięknie. Można nad, pomiędzy Hampton Court, a pomiędzy stacją jest właśnie Tamiza, więc można albo przejść mostem, to jest do dosłownie 10 minut na piechotę albo można przejść na drugą stronę przepłynąć em, promem za jedyne funt 50 bodajże, że tam jest to nie są drogie prze, prze, przepłynięcia, ale to jest bardzo bardzo ciekawe miejsce nad Tamizą było dużo zamków królewskich królowie z, z jednego do drugiego przejeżdżali żeby ten poprzedni troszeczkę wyderatyzować <laughs> i wyczyścić także no niestety był jeszcze tam też znany pałac zamek nonsac, który w ogóle ulubiony był zamkiem Elżbiety I, który w ogóle nie przetrwał do dzisiejszych czasów, ale zamek w Hampton Court jest bardzo, bardzo fajny. Taki porządny przykład tudoriańskiego życia poza tym, że tam są ogrody, bardzo ciekawe to jeszcze można zobaczyć w środku stare tudoriańskie kuchnie. No, takie. takie... Wnętrza, w których żyli ci ludzie w tamtych czasach. Także jest, to jest jeszcze taki moment history, takie miejsce historyczne, które można zwiedzić z całą rodziną, bo na przykład w Kew czy w Weasley oglądamy ogrody. W Hampton Court oglądamy, oglądamy ogrody, ale również oglądamy um, sam zamek. Tam jest y, nawet kawałek y, kortu y, króla Henryka VIII można zobaczyć, bo on bardzo lubił grać w tenisa. wtedy były bardzo modne takie sale gimnastyczne wewnątrz. To był, to, byta, to jest XVI wiek, czyli to jest bardzo, bardzo dawno temu. I dookoła są ogrody. Z jednej strony są ogrody bardzo formalne, takie w stylu francuskim, w stylu dosłownie Ludwika XIV. Później mamy ogrody całkowicie naturalne, mamy ogrody różane, mamy ogrody za murem, piękne rabaty, byli nowe angielskie. Także szczerze mówiąc, spokojnie na Hampton Court można by było zostawić całutki dzień. A gdybyście pojechali do, Ham, do Hampton Court do Londynu na początku lipca, to można by było się również za. Yy, załapać na wystawę, która tak naprawdę jeżeli chodzi o prestiż, to jest zaraz za wystawą Chelsea Flower Show. Nazywa się Hampton Court Flower Show i to kiedyś była moja ulubiona wystawa, ponieważ ta wystawa znajduje się na, no, bynajmniej kiedyś znajdowała się, znajdowała się na bardzo dużym obszarze i tam te ogrody pokazowe, ich było pełno, było dużo miejsca dla nich i również była sprzedaż roślin, ponieważ wystawiały się specjalistyczne szkółki, więc można było kupić jakieś ciekawe um, odmiany pelargonii, czy jakieś drzewek czy jakiś no naprawdę to jest fantastyczne, no i poza tym niesamowite wystawy właśnie, jeżeli chodzi o ogrody pokazowe. W dzisiejszych czasach nadal ta wystawa ma miejsce, w pierwszym tygodniu bodajże lipca, spokojnie można tam sobie pojechać też i warto zobaczyć, ale nastawmy się na to, że tego shoppingu już jest teraz więcej niż, niż pokazowych ogrodów, no ale niestety no, Anglia przeszła kryzys 2008-2009 rok, i od tego czasu już te wystawy ogrodnicze nie wyglądają tak, jak kiedyś, ale i tak na naszą skalę Polski to to jest niebała Ziemia, więc i tak warto. Więc widzicie, można pojechać do Londynu i połączyć wizytę w ogrodach z wizytą na, na, na jakiejś wystawie ogrodniczej, czy Chelsea Flower Show, i czy Hampton Court, Hampton Court Flower Show, to, są, to jest wszystko organizowane przez RHS, czyli Królewskie Towarzystwo Ogrodnicze i bilety możecie spokojnie kupić na internecie. Mhm. W ogóle nie wspomnieliśmy o Hyde Parku. Bo Hyde Park jest już w ogóle w środku, więc zaraz powiemy o Hyde Parku więcej. Mówimy na początku o tych takich, że tak powiem, na obrzeżach leżących. Tak, mhm. dokładnie. A w samym Londynie, no to ojej, to jest bardzo, bardzo dużo. Poza tym, że są parki królewskie. No, Hyde Park był kiedyś też. Na początku Hyde Park był w ogóle częścią, um, niedaleko jest Westminster, mhm. kiedyś był w ogóle częścią posiadłości mnichów. Kiedyś, tam, zanim tam były królewskie pałace, tam rządzili, że tak powiem, mniejsi, także to było ich. Potem, oczywiście, przejął to wszystko i tak, korona, król, szczególnie Henryk VIII, który skasował wszystkie um, zakony w 1537 roku, czyli bardzo dawno temu. Ten Henryk VIII się przewija dzisiaj po, po, naszym audycji, po naszej audycji, ale był takim królem, który długo siedział na tronie, dużo rzeczy się wydarzyło podczas jego. Um, kadencji powiedzmy. Także Hyde Park później był królewski. Później został udostępniony dla publiczności, żeby ludzie mogli sobie spokojnie tam jeździć, chodzić, na przejażdżki konne, ale tam również rodzina królewska po Hyde Parku, bo przecież niedaleko jest, bardzo niedaleko jest Buckingham mm -hmm. Palace i sobie też tam rodzina królewka, królewska spacerowała łącznie z Wiktorią i Albertem. To też oni tam bywali. Hyde Park ja uwielbiam. Ja uwielbiam, i jeżeli bym mogła ze swojej strony podpowiedzieć, to warto jechać w czasie kwitnięcia róż. Dlatego, bo jeżeli wejdziecie do Hyde Parku od strony Hyde Park Corner. To jest piękny ogród, taki, to wcale nie jest koniecznie park, tylko jest ogród normalnie bylinowy, tam są róże, tak, róż, tak ogród tak, różane, tak. bardzo ładne, to można obejrzeć i później warto zrobić I sobie spacer Wpadnę Ci w dookoła. słowo, wpadnę Ci w słowo, Pan, bo zacząłem się przy tym ogrodzie różanym. Tam można zobaczyć różne zastosowania m, m, róż pnących. To, co mnie zachwyciło, że przy zwykłej niemalże latarni, Rośnie, jest posadzona róża pnąca, jest poprowadzona po latarni w takich miejscach, które wydawałyby się być, no, nie dla róży. To jest niesamowite. Tak, tam są te róże i pionowo, i poziomo. Naprawdę ten ogród różany jest bardzo piękny, bardzo mi się tak też w pamięci zatrzymał. Także polecam. Hyde Park ma wodę pod tytułem Serpentine Lake. Mm -hmm. Nie jest to żaden tak naprawdę, Serpentine Lake to jest takie, pamiętam z historii ogrodów, to jest, to jest takie pojęcie, e, że to jest e, jeziorko jakby, bo to jest staw duży, staw duży. nie mm -hmm. jest to rzeka ale on jest troszeczkę zakręcony, więc z jednego brzegu nie można widzieć innego brzegu. O to chodzi, żeby wydawało się komu, że to jest niekończąca się rzeka. Dlatego ona jest serpentynowe, jeziorko Serpentine Lake i warto sobie zrobić taką wycieczkę, że od strony tego ogrodu różanego serpent, na Serpentine Lake jest bardzo fajna też kawiarnia. Tam można sobie się napić kawki i zjeść jakąś bułeczkę. I później górą Górą tego Serpentine Lake do samego końca dojść, tego całego lake, czyli lake to jest jezioro po angielsku. I w momencie, jak dochodzimy do końca Serpentine Lake, to właściwie kończy się Hyde Park i zaczyna się Kensington Park. I to mhm. jest bardzo fajne miejsce. Tu warto przejść na drugą stronę jezdni, bo tam akurat jest droga pomiędzy tym parkami po prostu jest, jest, jest droga, gdzie jeżdżą samochody. Przechodzimy na drugą stronę jezdni i po lewej stronie mamy em, Albert Memorial, czyli piękny memorial, który zbudowała Wiktoria ku pamięci swojego męża Alberta. Bardzo to jest architektonicznie piękna rzecz, bardzo wiktoriańska, może to nie jest koniecznie w, każdy, w każdego guście, ale warto to zobaczyć. I przy tym stoi oczywiście słynny Albert Hall, czyli um, taka, taka ogromna, piękna sala koncertowa, słynna, tam jest Last Night of the Proms, BBC, bardzo to jest słynne miejsce na koncerty muzyki, takiej oczywiście klasycznej, to też tam warto zobaczyć i później cofnąć się z powrotem do parku, do Hyde Parku, przez drogę przejść, wejść znowu do Hyde Parku i już iść tą drugą stroną. Um, Serpentine Lake. I po drodze jest kilka atrakcji. Przede wszystkim w tu gdzie są bardzo ładne rabaty, pięknie obsadzone również roślinami jednorocznymi, ale pomieszanymi z werbeną patagońską. Takie wiecie, to już są, to nie są takie tradycyjne wiktoriańskie rabatki, klomby, tylko naprawdę już tak zrobione z nowoczesnym jakimś takim podejściem. Bardzo fajnie to wygląda. Później będzie fontanna ku pamięci księżnej Dajany. Bardzo, tam jest bardzo przyjemnie, szczególnie jakieś ciepło, bo tam można sobie chodzić po wodzie, tam dużo dzieci też jest. Tam jest takie bardzo przyjemne na miejsce. Potem będzie Lido, tak zwane, czyli taka inna kawiarnia. Tam też można się herbatki napić, to jest już nad samą wodą. Lido się mówi po angielsku po polsku Lido. I idąc dalej, dochodzimy przez park do, do miejsca właściwie wyjścia. Także na Hyde Park też spokojnie cały dzień można sobie poświęcić. Może warto w tym samym dniu. Można, spakinga. ale także wiecie Państwo, jak nogi już zaczną boleć, ja polecam system rowerów miejskich w Londynie, ale. żeby sobie wypożyczyć. I czasami ja przez Hyde Park generalnie w dużej części, w tą pierwszą częścią, o której mówisz, przejechałem na rowerze. Drugą przedreptałem już na nogach, ale rower to jest naprawdę. To naprawdę bardzo pomocna sprawa przy zwiedzaniu Hyde Parku czy no, do, chociażby Kensington, tak? bo wspomniałaś o, o, to o Kensington. Duże, tak. To są duże parki. Tak? E, tak, tym bardziej, że w Kensington jest naprawdę bardzo fajny i, i polecam takiej, mm, przy tym takim, nie wiem jak to nazwać dworku, pałacyku. Pałancem, ogród, tak. ogród, ogród, ogród Japonski, pałacowy. Tak. Nie, nie, tam jest taki ogród kuchenny, bardzo fajnie też Aha. zrobiony, żeby, żeby zobaczyć, jak to, jak to wyglądało. Tak, to jest, tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo blisko Buckingham Palace, a znowu zaraz naprzeciwko Buckingham Palace właściwie jest St. James's Park. Nieduży park, ale bardzo piękny. Tam bardzo blisko to jest przystanku Wiktoria, także tam wszędzie można chodzić. Można również wejść w dni, kiedy nie ma królowej, chyba do Buckingham Palace, zobaczyć tam ten park i ogród. Nie jestem pewna, bo nigdy akurat nie byłam u królowej w ogrodzie. Ja też nie wiem, też nie byłem, ale nie wiem. Potem warto sobie, także warto sobie zrobić taki spacer, że właśnie pójść do, z Wiktorii. Pójść przed, przez, przez Buckingham Palace, wejść sobie, po, później do Hyde Parku pochodzić, potem wrócić, przejść się przez St. James's Park. A St. James's Park generalnie jest pomiędzy Buckingham Palace, a pomiędzy Trafalgar Square. Więc warto potem, a wzdłuż St. James's Park leci taka duża, ogromna aleja, nazywa się The Mall. I to jest ta aleja, którą często, jak widzicie, jakiś program o królowej, to właśnie to jest kręcone tam, że sobie jedzą karotami. The Mall jest zamykany zawsze w niedzielę, bodajże, żeby królowa miała spokój. Ale to jest droga prowadząca od Buckingham Palace do Trafalgar Square i tam można spokojnie się przejść. To jest dosłownie 15-10 minut też spacerkiem to jest wszystko bardzo blisko. No i na samym Trafalgar Square, jak jesteśmy, to. Tam akurat ogrodów nie ma, ale sam Trafalgar Square jest piękny, są piękne fontanny. Warto wskoczyć również do galerii, do National Gallery i zobaczyć jakieś może ogrody namalowane, bo to jest jedna z najsłynniejszych galerii w Londynie. Także tam jest co Tak, ale połazić. bo już, już jesteśmy na e, pobrzeżu Tamizy, jak już doszłaś tak. do, do National Gallery. E, już jesteśmy na pobrzeżu Tamizy i warto też pójść e, pobrzeżem Tamizu, bo przy parku, e, parku Przetasze e, chociażby Szekspirowskim. Są piękne założenia. Co chcę powiedzieć, bo musimy skończyć odcinek, bo nie możemy ciągnąć w nieskończoność odcinka, bo nam wszystkie komputery za chwilę padną i nikt nas nie wysłucha. Więc te parki poza londyńskie, jeśli pozwolicie Państwo, to opowiemy w kolejnym odcinku. Katarzyna ma przygotowany stos notatek, więc nie odbierzemy jej tej chęci ja mówienia o tych ogrodach. Wszystko, <laughs> wszystko w głowie. Omówiliśmy te parki londyńskie, ale to, o czym powiedziałem na początku, gdy zwróciłem uwagę na nazwiska projektantów, warto przejść się po Londynie, czy to tym współczesnym tej dzielnicy bankowej, tym City, czy po historycznych dzielnicach Londynu i popatrzeć na przedogródki, popatrzeć na skwerki, popatrzeć na takie mini założenia parki kieszonkowe, to się też nazywa. Jak tam jest poprowadzona ta zieleń, jak jest ona zadbana, jak jest takim smakiem dobrana i warto także zwracać uwagę na taką zieleń, która... Jest w ogrodach, to chyba są ogrody społeczne, albo parki społeczne, albo założenia społeczne, bo ten trend się chyba także w Londynie rozwija, że, że pewną przestrzeń, niewielką nawet, daje się mieszkańcom okolicznym do tego, żeby oni coś tam zagospodarowali, żeby oni coś tam posadzili, żeby oni pielęgnowali kawałek, kawałek terenu, tak? Dobrze mówię? Tak, oczywiście często się też uprawia w takich miejscach, nawet. Jedzenie, warzywa, zioła. Mm -hmm, mm -hmm. I potem wrócić do Polski i popatrzeć na naszą przestrzeń, na nasze tereny zielone, na nasze założenia, jak bardzo się już zmieniają, jak odchodzimy od takiej perelowskiej metody strzyżenia trawników i sadzenia begonii na przemian z aksamitkami, w jaki sposób w tej chwili zmienia się nasza zieleń, przynajmniej tutaj w Gdańsku, jak obserwujemy, prawda? No piękne, piękne rzeczy zaczynają się dziać ze smakiem. My kibicujemy wszystkim ogrodnikom miejskim, czy to z Gdańska, czy z innych miejscowości, żeby prezydenci, wójtowie, burmistrzowie zrozumieli, że ta zieleń stanowi o ich miejscowości, stanowi o ich marce miejsca, że ona jest... Równie ważna jak to, jaki inwestor przyjdzie i zbuduje fabrykę, nie wiem, postawi biuro, że to jest równie ważne przy przyciąganiu inwestorów ta zieleń jak, nie wiem, budynek teatru czy opery, czyli oferta kulturalna. Oczywiście. Że to tak. ma znaczenie dla inwestorów, którzy przyjeżdżają w sobie zainwestować, w jakim otoczeniu będą wychowywać się ich dzieci, w jakim otoczeniu oni będą wypoczywać, że ta zieleń przed budynkami stanowi o firmie, stanowi o marce tej firmy, że to ma w tej chwili ten wymiar taki materialny, biznesowy. Tak, że nie tylko architektura twarda, tak, ale jeszcze architektura miękka, jak najbardziej zgadzam się i tutaj można to podejrzeć wszędzie. Mhm. To co za tydzień? Ja myślę, że powinniśmy, ja myślę, że powinniśmy kontynuować za tydzień z Angli nie z Anglią, z całą, ale nawet z Londynem, ponieważ omówiliśmy taki malutki kawałeczek Londynu, parki poza Londynem i Westminster, a warto omówić całą resztę Londynu również, także jak najbardziej. No to będziemy dyskutowali, czy jeszcze będziemy przy tym Londynie, czy już e, uciekniemy z Londynu, bo ile można siedzieć w tym mieście, no bez przesady, ale zobaczymy. Jeśli mnie przekonasz do tego, e, słuchacze przekonają się za tydzień. Dziękuję Ci, Kasiu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pamiętajcie, żeby subskrybować nas naturalnie o ogrodach. E, ściągajcie, słuchajcie i dzielcie się z nami wrażeniami. Jesteśmy obecni na Instagramie i na Facebooku. Szukajcie naturalnie o ogrodach. Szukajcie Katarzyny Bellingham. Szukajcie mnie, Jacka Nliwajka. Do usłyszenia. Do usłyszenia.